Tytuł kursu: Elementy podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Moduł: Zadania poszczególnych jednostek gospodarczych. Temat: Typy i modele organizacji. Ostatni wykład dotyczył typów organizacji. Przypomnijmy je sobie. Jasne. Profesor mówił, że wyróżniamy organizacje gospodarcze, użyteczności publicznej, społeczne, administracyjne i jakieś jeszcze? Czekaj, zerknę w notatki. Istnieją jeszcze organizacje militarne, wojskowe i kościelne. A jakie to organizacje społeczne? Proszę, przypomnij mi. To partie polityczne i związki zawodowe, a organizacje użyteczności publicznej? To chyba będą wszelkie organizacje non-profit, czyli szkoły, szpitale, fundacje. Okej, to łatwe. Na wykładzie była jeszcze mowa o sukcesie organizacji. Wiesz coś na ten temat więcej? Zależy on tylko i wyłącznie od jej członków, a także podziału pracy w firmie. Jeżeli działania są świadomie podejmowane i tworzone rozmyślnie dla realizacji określonych celów, to nic nie powinno być przeszkodą w drodze do sukcesu. Wyróżnialiśmy jeszcze modele organizacji, model Levita, Bielskiego i Mintzberga. Według modelu HJ Levita każdą organizację można ukazać jako układ czterech podstawowych elementów: ludzi, zadań, struktury i technologii. Bielski z kolei uwzględnił dodatkowo człon kierowniczy w systemowym modelu organizacji. Mintzberg definiuje strukturę organizacyjną bardzo szeroko, określając tym pojęciem zestaw wszystkich sposobów, przy użyciu których rozdziela się zadania organizacji między jej różnorodne elementy, a potem doprowadza do ich skoordynowania, by zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji. Dobra, to na tym chyba zakończymy. Okej, to ja uciekam. Pouczę się jeszcze w domu wieczorem. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.